Środowisko naturalne to wciąż nieocenione źródło, z którego czerpie nasza gospodarka i przemysł. Niestety nadmierne eksploatowanie środowiska prowadzi do degradacji powietrza, gleby, wód gruntowych czy rzek. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na zrównoważony rozwój. Jednym z nich są efektywne mikroorganizmy. Technologia mikroorganizmów polega na współdziałaniu bakterii kwasu mlekowego, drożdży, poprzez zasiedlanie pożytecznymi mikroorganizmami środowiska, wypieramy bakterie chorobotwórcze i zapewniamy bezpieczeństwo, dobrostan zwierzętom, ludziom, ale także możemy panować nad chorobami grzybowymi w glebie, w uprawie roślin i w wielu, wielu dziedzinach życia. Technologia została opracowana w Japonii przez profesora Teruo Higę z Uniwersytetu Ryukyu. Efektywne mikroorganizmy pomagają m.in. przywrócić pierwotne właściwości zdegradowanych gleb, utrzymać zwierzęta hodowlane w dobrej kondycji zdrowotnej oraz usuwają odory towarzyszące hodowli zwierząt. Ich działanie można porównać m.in. do kiszonej kapusty. Sama kapusta niewiele wnosi do naszego życia, natomiast jeżeli podlega fermentacji, staje się kapustą kiszoną, to już pojawiają się witaminy, enzymy i inne pożyteczne substancje, które są łatwiej przyswajalne dla naszego organizmu. Żeby przyjrzeć się produkcji preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy, odwiedziliśmy zakład produkcyjny Greenland Technologia EM w Janowcu nad Wisłą. Zaczynamy od zbiorników fermentacyjnych, do których wlewane są poszczególne składniki, a więc efektywne mikroorganizmy, w których skład wchodzą przede wszystkim bakterie kwasu mlekowego, drożdże i bakterie fototroficzne oraz pozostałe mikroorganizmy i melasa. Składniki są dokładnie mieszane i w temperaturze od 38 do 43 stopni Celsjusza następuje proces fermentacji, który może trwać nawet około miesiąca. W wyniku fermentacji na powierzchni produktów powstaje charakterystyczny kożuch, który jest efektem pracy drożdży. Są to płatki drożdży, które unoszą się na powierzchni produktu, tworząc charakterystyczny biały kożuch, czasami z widocznymi takimi bańkami. Jest to zjawisko naturalne, absolutnie pożądane. W ten sposób powstają m.in. takie produkty jak EM-ogród, przeznaczony do prac pielęgnacyjnych, EM-probiotyk stosowany jako dodatek do pasz, czy EM-naturalnie aktywny. Gotowe produkty na miejscu badane są pod kątem zawartości bakterii oraz pH. Z każdej partii dodatkowo pobierane są próbki, które trafią do specjalistycznych laboratoriów. Preparaty po pozytywnym przejściu badań trafiają na linię dozującą, gdzie rozlewane są do białych butelek. Na każdej z nich znajdzie się informacja o dacie ważności. Preparaty, które powstały w wyniku fermentacji, stosowane są także do produkcji dodatków do pasz na bazie otrębów. Do mieszalnika wsypywane są otręby, do których dodawany jest preparat wytworzony na bazie efektywnych mikroorganizmów. Po zmieszaniu preparaty przez 4 tygodnie będą fermentować. Dopiero po tym czasie można je konfekcjonować do worków foliowych. Następnie z magazynu zostaną przekazane do dystrybucji. Najprostszym zastosowaniem preparatów technologii M jest rolnictwo. Rolnictwo profesjonalne, rolnictwo na dużą skalę. Tam te efekty widać bardzo szybko. Bez względu na to, czy mówimy o uprawie, czy mówimy o hodowli. Natomiast dużą grupą użytkowników są użytkownicy hobbystyczni, którzy widzą skuteczność, którzy widzą przydatność naszych produktów przy kwiatach, przy ogródkach, czy przy hodowli na mniejszą skalę. Preparaty wyprodukowane w zakładzie w Janowcu nad Wisłą trafiają do użytkowników z Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.